Witajcie u Harolda. Cześć internecie. Zapraszam Was dzisiaj na wyjątkowy, wspaniały odcinek. Odcinek pełen szlachetnego trunku, bo będziemy rozmawiali o winie. I to z kim? Nie będę ukrywał, na tą rozmowę czekałem wiele lat i dziś nadarzyła się okazja, żeby spotkać się, porozmawiać nie tylko o winie, ale także o życiu ze znakomitej klasy człowiekiem. Z Markiem Konradem. Od dawna ostrzę sobie kły na taką rozmowę. Mam nadzieję, że i dla Was będzie ona prawdziwą przyjemnością. Zapraszam. Ale zanim to nastąpi, w sklepie z winami w Katowicach, którego gościem był tego dnia Marek Konrad, opowie jego właścicielka. Jak to jest sprzedawać w Polsce wino w kraju, w którym nie ma przecież winnych tradycji i chyba jeszcze wciąż to wino nie jest najczęściej, najchętniej spożywanym alkoholem? Muszę powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat mam możliwość obserwowania, jak rozwija się rynek konsumencki właśnie jeżeli chodzi o wino. I naprawdę w ostatnich 10-15 latach zrobiliśmy spory krok naprzód. Myślę, że po części wynika to z tego, że mamy dość łatwy w tej chwili dostęp do podróży. Polacy więcej podróżują, widzą, że wino nie jest niczym niezwyczajnym. Wino po prostu na zachodzie pija się jako coś normalnego, do obiadu, do kolacji. Jest świetnym towarzyszem po prostu rozmów. I tak pomalutku w Polsce również się dzieje. To jest tak, że tylu ilu ludzi, tyle gustów różnych. Jakby duża część wina, które my sprzedajemy, to jednak są wina czerwone i wytrawne. Zapewne dlatego, że ono tak dobrze naszemu organizmowi służy, ale oczywiście pojawiają się pytania o wina słodkie czy półsłodkie. Są koneserzy, którzy akurat gustują w słodyczach, tak? Ten rynek wina się rozwija, więc klientów nam przybywa, a spora część naszych klientów trafia do nas poprzez polecenie, czyli metodą poczty pantoflowej. Ktoś u nas był zadowolony z zakupu, poleca nas i tak zyskujemy kolejnych klientów. Ważną częścią kultury winnej kraju jest nasz gość. Znakomity reżyser, świetny aktor i absolutny pasjonat wina. Panie i panowie, Marek Konrad. Proszę powiedzieć, kiedy pił pan pierwszy raz wino takie typowe, patykiem pisane? Patykiem pisane pijałem pewnie w dzieciństwie, ale to nie jest jakieś wspomnienie silne i dojmujące, żebym pamiętał treści, zawartość butelki, tytuł, a nie okoliczności specjalne. To była przygoda prawdopodobnie młodzieńcza, że to trzeba było, bo dookoła moi koledzy używali tego. Natomiast tak naprawdę pamiętam wino patykiem pisane, które wypiłem ze szwagrem po powrocie z nocnych połowów wędkarskich i to było wino stojące w skrzynce dla pracowników, którzy budowali nasz dom na Mazurach. I byliśmy tak źli z nieudanego połowu nocnego, że postanowiliśmy się uraczyć prezentem dla zupełnie innych ludzi, no po prostu. Zakładam, że nie smakowało jakoś wybitnie. Wtedy smakowało wybitnie, ale to nie z tego powodu wzięła się moja pasja do wina. No właśnie, znamy pana przede wszystkim jako pasjonata, miłośnika tego szlachetnego trunku, ale był taki czas w pana życiu, kiedy również był pan szermierzem, o czym pewnie nie każdy wie. No i teraz pewnie będzie miał okazję się dowiedzieć, gdyby zechciał pan rozwinąć ten temat. To mnie pan zaskoczył, bo rzeczywiście czasem o tym wspominałem, ale to nie jest taki popularny temat. Rzeczywiście w moim życiu uprawiałem szermierkę, miałem nawet jakąś klasę zawodniczą. Klubem moim, w którym to robiłem, był Pałac Młodzieży w Warszawie, czyli to, co się mieściło w wielkim gmachu Pałacu Kultury. Klub taki sobie, natomiast odbywałem normalne zawody sportowe. Poznałem wielu wybitnych szermierzy. Brałem też udział w takich najpoważniejszych zawodach sportowych szermierczych, pracując w tak zwanym sekretariacie tych zawodów. To jest istotne, bowiem ta pamięć sięga czasów naszej najlepszej szabli, czyli Janosza Keweja, Pawłowskiego, Zuba, Piątkowskiego, Ochyry. No to była taka reprezentacja mityczna zupełnie. Oni już w dojrzałym wieku, ale jeszcze ich na planszy pamiętam. A w swojej broni, czyli we florecie, miałem na planszy spotkania z najwybitniejszymi naszymi olimpijczykami nawet, czyli z Ryszardem Parulskim, z Lechem Koziejowskim, Adamem Liseskim. No to taka kadra fest. Mieliśmy świetną szermierkę. Od czasu do czasu docierają do nas głosy o postępach
naszych szermierzy, zwłaszcza dziewcząt, bo i Sylwia Gruchała, ale i drużyna floretowa kobiet, no, cały czas utrzymujemy gdzieś jakiś kontakt z czołówką, ale te czasy świetności naszej szermierki troszeczkę odeszły w zapomnienie. Ale to nie ostatnie, a być może fakty z Pana życia, które mogą nie być szeroko znane, bo jakiś czas temu mieszkańcy Warszawy wybrali w ankiecie Pana na prezydenta tego miasta. Panie Marku, jak to skomentować? Wie Pan, to mi sprawiło ogromną przyjemność, dlatego że człowiek wiąże swoje życie z miastem. Tam żyje, tam się rozwija, tam jeździ do pracy, tam ma kontakty przyjacielskie, tam się spotyka, zawodowe też, spotyka się z ludźmi przypadkowo, którzy mówią nam dzień dobry, dlatego że mamy znaną twarz. To są wyrazy sympatii, to są wyrazy szacunku, ale taka nominacja na gospodarza miasta jest czymś większym, bo to jest takie uznanie, że tak powiem, naszych, ja wiem, jakby to powiedzieć, zapatrywań, poglądów, pracowitości, bo to ma być gospodarz. Dla mnie to jest niesłychanie ważna funkcja, zwłaszcza, że śledziłem losy Warszawy, mimo że urodziłem się w Krakowie i jej rządców, jej tragicznych losów także, w którym zarządzający Warszawą prezydenci odegrali ogromną rolę. I to jeszcze od czasów carskich. Warszawa na przykład w tej najważniejszej materii swojego życia, no, zawdzięcza ogromnie dużo, wstyd może to powiedzieć publicznie, carskim namiestnikom. Starynkiewicz, który sprowadził do nas Lindleya, który sprowadził do nas ludzi robiących kanalizację miejską na przykład, który zaprowadził tramwaje konne, skanalizował miasto, zrobił filtry na przykład. To był odprowadzany przez warszawiaków naprawdę na cmentarz Powązkowski z ogromnym oddaniem i takim mirem, więc, a to był przecież namiestnik rosyjski. Natomiast prezydent Starzyński, który był ostatnim prezydentem wojennym, który nawoływał do obrony tego miasta, to są wszystko dla mnie znaki niesłychanie ważne i kompletnie odpolitycznione. Dla mnie to jest funkcja, która nie ma nic wspólnego z polityką, niestety w naszej rzeczywistości coraz częściej ma, bo jest taką trampoliną do skoku politycznego, który mnie zupełnie nie interesuje. Także gdyby chodziło o sam zarząd miasta, to pół biedy, rozpatrywałbym taką możliwość, że tak powiem. Ale myślę, że to był taki ukłon i gest warszawiaków, który sobie cenię najbardziej. I to, że nie muszę się z tym konfrontować, też mi sprawia przyjemność. A przede wszystkim też fakt, że bardzo mocno wierzą i ufają i ma Pan takie społeczne jakby zaufanie. W zasadzie mógłby Pan zrobić cokolwiek i pewnie byłoby to bardzo dobrze przyjęte. Panie Marku, czy spotkał się Pan kiedyś z takim winem, które odmieniło, no może nie Pana życie, ale jakiś element w Pana głowie gdzieś się otworzył, przestawił, czy jakieś wino wpłynęło w sposób szczególnie mocny na Pana? Wie Pan, jak wszystko co pierwsze w życiu pamięta się najlepiej, więc pamiętam bardzo proste tunezyjskie wino, które piłem na kamiennych schodkach, którym oblewałem maturę swoją w 1968 roku. Potem, jakieś 17-20 lat temu, odbyłem pierwszy kurs winiarski w Bordeaux i pamiętam mityczne wina z tamtego czasu, pamiętam wino, które stanowiło przedmiot do odkrycia na takim konkursie małym, który wieńczył ten kurs. I Marek Bieńczyk, mój wielki guru winiarski i przyjaciel, rozpoznał to wino, a nawet rocznik, czym wzbudził zachwyt miejscowych winiarzy i tych, którzy prowadzili nasz kurs. Więc to był szok naprawdę, a ja je zapamiętałem. To było Die Krupp Gejus 1996 roku. Wino naprawdę należące do takiej czołówki bordowskich wielkich win. Panie Marku, czy wino to bardziej emocje, czy bardziej smak, a może konglomerat tych obu? Wino to zmysły, wie Pan, ale wino to jest także coś mistycznego. Wino ma w sobie czas przeszły i czas oczekiwania. Wino jest zwykłym napojem, jeżeli ktoś chce ugasić nim pragnienie albo zrobić kompozycję z daniem jakimś, to oczywiście będzie stanowiło tylko tyle i nic więcej. Ale są ludzie, do których także należę, którzy mają taką potrzebę mistyfikacji pewnej, dodawania mu pewnych znaczeń, które niekoniecznie w sobie musi mieć, ale właśnie ten czas przeszły, czyli to,
co dotyczy jego okresu, w którym powstawało albo zostało zrobione przez przodka gospodarza, no ma swoją wartość czasową, krótko mówiąc. A potem, kiedy się próbuje wino zrobione już w trzecim czy w czwartym pokoleniu w tym samym domu, no to ta przestrzeń wydaje się jakaś niesłychanie mistyczna i to jest ciekawe. To jest także wartość żywego produktu, który jest przy człowieku strasznie długo i który no, ogromnie wpływał na losy naszej ludzkiej cywilizacji. Miał z nim ogromny związek. A czy Polacy potrafią docenić zacne, dobre wino? Czy Polacy potrafią nabywać takie wina, kupować, wybierać w sposób świadomy, chociażby w takim sklepie jak ten, którego dzisiaj jesteśmy wszyscy gośćmi? Czy to wciąż jest bardziej na zasadzie a kupię, sprawdzę, zobaczę, może mi zasmakuje? Jesteśmy na początku drogi. Pijemy mało wina, ale pniemy się po tej drabinie. Nie mamy przeszłości winiarskiej, nie mamy tradycji winiarskiej, ale mamy ludzi, którzy robią już wino w Polsce, zgodnie z takim imperatywem przynależności do cywilizacji. Więc to jest wspaniałe. Uczymy się wina, uczymy się go tak, jak się uczyli ludzie wina na świecie, czyli małymi krokami w dużych sieciach, kupując wina tanie i wyobrażając sobie świat, z którego one pochodzą. Sklepy specjalistyczne dysponują za to ludźmi, którzy są wykształceni i którzy mogą nam pomóc. I ceny w sklepach specjalistycznych niekoniecznie są wyższe niżeli w sieciach, więc to jest krok, no jakiś taki, powiedziałbym, psychologiczny do przekroczenia. Myślę, że następnym właśnie krokiem dla kupujących to będzie no taka świadomy wybór, świadomy zakup i sklepy specjalistyczne będą miały jeszcze większe pole do popisu niż mają w tej chwili. Proszę powiedzieć, czy te dyskonty, o których Pan powiedział, czy one pomagają, czy raczej psują Polaków, jeśli chodzi o ich drogę winną? Pomagają. Wie Pan, sam mogę to z własnego doświadczenia stwierdzić, że nabywałem wina w podobnych okolicznościach i za podobnie niskie pieniądze w dyskontach właśnie za granicą, by potem rozsmakować się w winach świadomie kupowanych, wie Pan, i z pomocą ludzi, którzy mi mogli podpowiedzieć. Także dyskonty jako początek drogi są bardzo dobre. One w sumie dbają o to dzisiaj w o wiele większym stopniu niż kiedykolwiek. Mają swoich ludzi odpowiedzialnych za importy. Wie Pan, tam się kupuje większość win do 20 zł, to jest nasza cena nabywcza. I siłą rzeczy, tak jak z nauką jazdy na prostym samochodzie, człowiek się przesiada potem do takiego, na który go stać i który sprawia mu wielką przyjemność. Tak samo jest z winem. Do słabych win nie ma powrotu. Panie Marku, na co lubi Pan tracić czas? Na przyjemności, ale i na obcowanie ze światem, na oglądanie go, na patrzenie, wie Pan, na naturę. Czasem kontempluję czas, nie zaprzątając nikomu tym uwagi, więc cenię sobie także taką przestrzeń, w której jestem sam ze światem. Drodzy Państwo, widzowie telewizji Harold TV, bardzo Was gorąco pozdrawiam. Dzisiaj mam szczególny nastrój, bowiem przeżywam rocznicę otwarcia sklepu w Katowicach i wine baru, w którym się znajdujemy. Wine baru, czyli takiego miejsca, w którym w ciszy i w spokoju można kontemplować to, co jest w kieliszku, wiedząc o nim czasami więcej i ciekawie niż nam się zdawało. Bardzo serdecznie Was majowo pozdrawiam. Obiecywałem, że będzie ciekawie, no i było. Rozmowa z Markiem Konradem okazała się niezwykle interesująca. Dziękuję, że byliście z nami. Zapraszam na kolejne nasze relacje i na naszą stronę internetową, której adres widzicie na ekranie. Zachęcamy do pisania maili, opinii i komentarzy pod tym odcinkiem. A póki co, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie widzów telewizji Harold. Marek Konrad.